No i jest, proszę bardzo, zaraz będziemy dom budować. Tyle miejsca w tym Maroko, że aż nie można znaleźć miejsca do spania. Naprawdę wielki problem. Wyspałeś się? No, widać. Słuchajcie, zobaczcie, jaki tu mają fajny system. Musimy stąd uciekać po prostu. Jesteśmy tutaj w mieście Zagora. Zaraz będziemy jechać dalej, ale chcę wam tylko powiedzieć, że po prostu co chwilę nas ktoś zatrzymuje i chce nam naprawić samochód. A mimo, że nie jest zepsuty, nie? Tak więc spoko, nie? Bardzo pomocni są, nawet jak nie potrzebujemy pomocy. Pan tutaj mówi, że światła musimy wymienić. Tak więc tu dużo jest mechaników. Od jednego nawet żeśmy dostali tutaj, proszę bardzo, wizytówkę, jakby ktoś potrzebował. Tak więc jesteśmy tego. A tutaj taki pan, zaraz właśnie ten w turbanie, słuchajcie, to on ma tutaj postawiony motor i on za nami już jechał przez pół miasta i krzyczy przez szybę, że mamy jechać do jego garażu. I have your sticker. You have my sticker. Yes, okay, we have brilliant. It's my garage. Yes. Thank you very much. Ah, this is your garage. Okay. Okay. Super. Okay, bye. My shop. No, it's okay. Feed you? Musimy stąd uciekać po prostu. Jedzie tam coś? Jedź i to szybko. A swoją drogą ta Zagora to jest bardzo ładne miasto. To nie jest turystyczne miasto, ale jest bardzo ładne, jak widzicie. Więc uwaga. Dobra, wszystko pod kontrolą. Coś jeszcze potrzebujesz? Papierosy? No oczywiście. Już mamy chleb i wino i jeszcze papierosy. Tutaj na pewno w którymś z sklepików sobie dostaniesz. No to biegnij. Ładne miasto, prawda? I co? Masz papieroski? Mam. No to jedziemy. Musisz zawrócić. Kilometrów bagatela do granicy. Bagatela. Uważaj, bo pani nie wie. No dobra. Tak jest, zaraz. Zaraz stajemy, już jest 6, musimy stawać. Bo będzie ćmok. Tak, czekaj, z miasta wyjedziemy.
No i jest, proszę bardzo, zaraz będziemy dom budować. Bela. Dobra, dawaj tego jabłoka. Co znalazłaś? Ostatnie flaszkę z Europy. Ja to trzymałam na czarną godzinę, schowałam za siedzeniem, ale niechcący niedźwiedź znalazł. Bela. Takie podwórko dzisiaj ma Bela, proszę bardzo. O. Chyba tutaj na sznurek ją zapinać nie musimy. No, niedźwiedź już po dachach chodzi. A tam zachodzi słoneczko. Proszę bardzo, dziś szef kuchni poleca. Tak. Tutaj kapusta czerwona. A tutaj jeszcze mamy trochę fasolka z lutenicą z Bułgarii, słuchajcie. Tu teraz widzisz, o. Chyba do tej drogi musimy to jechać. Zabawimy się w zabawę znajdź złomka. O, i jest tu złomek ukryty, słuchajcie, popatrzcie jakie fajne miejsce. No, mamy teraz do przejechania dużo kilometrów, tak więc nie jesteśmy bardzo grymaśni. Odjechaliśmy dosłownie kawałeczek od drogi. Drogi nie widać, bo jesteśmy dobrze schowani. Ale słychać niestety, bo tutaj jest taki ostry, taki chropowaty asfalt i to robi dużo hałasu. Ale to nic, w nocy nie jeździli, tak więc mieliśmy spokojną noc. Natomiast my, jak widzicie, o, w takim miejscu żeśmy się tutaj zabunkrowali. Dzisiaj na śniadanie, słuchajcie, kasza. Kasza na słodko-ostro. Taka kasza ja czasem robię właśnie, jak już nie mam co robić do jedzenia, dosłownie. Tak więc kasza pęczak, moja ulubiona. I do tego mam zawsze właśnie jakieś różnego rodzaju suszone owoce. Ostatnie 3 suszone banany. Tutaj dziękuję wspaniałej parze patronów, którzy nas podarowali nam przed wyjazdem. I 3 ostatnie nam zostały, więc... Suszone banany, daktyle, figi suszone, żurawina, pestki dyni, migdał,
Bela pewnie też by chciała i dlatego się upomina. I to wszystko razem z imbirem, z czym tam jeszcze, chili, cynamon, różne takie orientalne przyprawy, które ja bardzo lubię i trochę oleju, jeszcze mi zostało oleju z orzechów laskowych. Jak zwykle się zawiesiłam. Co, Bela? Pokaż ty się. No, pokaż się. Co się upominasz? Ty już zjadłaś swoje śniadanie. Tak. No nie lubisz tego, nie lubisz. No ale niestety musisz to nosić. Tak więc Bela ma tutaj taki GPS tracker. Po przygodach, które mieliśmy do tej pory, stwierdziliśmy, że po prostu wydamy pieniądze i to jest takie urządzenie, to nie jest ciężkie, to wygląda na dość takie spore, ale to naprawdę jest leciutkie. Tylko że wolałabym chodzić z gołą szyją, no ale niestety, musisz chodzić z tym. Czas jechać dalej, bo przed nami jeszcze 1000 ponad kilometrów. Chcemy dojechać do Dakla i tam odpoczniemy ze 2 dni. Tutaj małe zakupy w sklepie, super, a po drugiej stronie mięso. Zobaczcie, jaki tu mają fajny system. Zamiast woreczków foliowych, to po prostu do miseczki i proszę bardzo. Tak więc mam wreszcie moje warzywka. To jest piękny sklepik. Wszystko w tym sklepie, wszystko po prostu. Pięknie. To jest ekologiczny sklep. Super eko. Zakupy to zawsze najlepiej właśnie w takich małych miastach, nieturystycznych, zwykłych sklepach. Więc za wszystkie warzywa zapłaciliśmy 50 dirhamów. $5. To jest jakieś tak, $5. $5. Super. Bardzo fajne. Ale fale, kurwa, do wody nie wejdziesz. Tak, tutaj jest morze, którego nie widać. Ocean, przepraszam. Ocean, wow. Którego nie widać. No bo jest duża bryza i po prostu przez to tam mgła. Zrobimy sobie małą przerwę i idziemy popatrzeć na ocean, który jest tam. Widzicie?
niestety są miejsca, w których człowiek wolałby nie stanąć i nie widzieć. A co, nie przyszła z tobą? Nie. No ja myślałam, że z tobą przyszła. Biegnie. Jeny, znowu byśmy zgubili naszą dziewczynkę. Chodź no tutaj, chodź. Ja widziałam, jak ona szła z nim. A on myślał, że ona poszła ze mną. Ale jest nasza zguba. Chodź. Tyle miejsca w tym Maroko, że aż nie można znaleźć miejsca do spania. Naprawdę wielki problem. Ogromne przestrzenie, puste po prostu. Wieje dzisiaj jak jasna cholera. I my nie możemy tak na otwartym spać, wiecie, no bo to po prostu nie jest spanie, nie? Tak więc znaleźliśmy teraz tutaj ten budynek. Nie wiem, czy nas ktoś stąd nie przegoni. I nie wiem, czy tam się zmieścimy. Nie jestem pewna, czy się tutaj zmieścimy. Oboje nie jesteśmy pewni. Czy wystarczy miejsca, żeby rozłożyć namiot? No, nie wiem. Niedźwiedź mówi, że nam wystarczy miejsca, że tutaj że z tej strony, jak nie będziemy rozkładali tego przedsionka, to nam wystarczy. No nie wiem, nie wiem. Bo musimy z tej strony mieć dojście do lodówki. Ale możemy też wyciągnąć z lodówki wszystko, co nam potrzeba i przesunąć się bardziej tutaj tej ściany, nie? Dobrze. Jedź. Z tyłu mam ci mówić? To słuchaj mnie, drzwi sobie otwórz, bo nie będziesz słyszał. Miała być piękna miejscówka nad oceanem. A proszę, skończyliśmy na placu budowy. Jakieś warsztaty po prostu będą tutaj. No i mieliśmy szczęście, że wiecie, tam nie ma od strony ulicy płotu nic, tak więc żeśmy sobie tutaj wjechali i schronili się przed wiatrem. No cóż mam powiedzieć, no jak się śpi w takim miejscu, no grunt, że było spokojnie. Wyspałeś się? Tak. No widać. Chciał mnie budzić w środku nocy. 9 rano jest. Kurczę, trzeba jechać. Nic nie trzeba.
powiedziałam wam, że męka nie z tej ziemi. Normalnie, po prostu już jedziemy kilka dni, ja już straciłam rachubę nawet, ile dni jedziemy, a przez ostatnie dwa dni mamy non-stop ten sam krajobraz. Po prostu non-stop jest tak. Takie nic. Nic po prostu. A tu w ogóle jakiś taki ptaszek malutki jest. Co ten ptaszek czuje, to ja nie wiem. No co ona tam czuje? Co ona czuje? Nie mam pojęcia. No i to się wszędzie podoba. Wypatrzyłam z drogi wielbłądy i poprosiłam, żebyśmy się zatrzymali, żeby mogła nagrać. By nie było, że nie widzieliśmy. Widzieliśmy już po drodze bardzo dużo, ale z reguły dalej. A jakby pierwszy raz tak w miarę blisko. One sobie tak idą sznurkiem tam gdzieś dalej. Nie wiem, gdzie one idą. A wiecie, że z wielbłądami to tak różnie bywa. Nie są najbardziej przyjazne zwierzątka. O, ten mi pokazuje zęby. To chyba nie jest miły. Nie wiem, nie znam się. A wiem, że w koniach jak kładą uszy, no to nie są zadowolone. A z wielbłądami to nie jestem pewna. Te marokańskie wielbłądy, jak widzicie, są takie bardzo ciemne, nie? Znaczy mają różne umaszczenie, ale takie właśnie przechodzi do bardzo ciemno-brązowego. I mają wszystkie jeden garb. Była woda. Był przepływ. No dobra, ale no to przepływ będzie rano. Będzie rano, woda. No z tych wszystkich miejsc, żeśmy spali, no to it is beautiful, ja ci tyle powiem. O, odpadł. No ładniejszy. Ale wciąż na budowie. No, na budowie. Wiecie co? Jesteśmy rozczarowani. Na filmie pewnie tego nie widać i może to wygląda na super fantastyczne miejsce, ale nie jest ładnie. Nie jest ładnie, jest pełno ludzi. Tam są dwa pola namiotowe i tam dalej chyba stacjonują żołnierze, ale to nie o to chodzi nawet, żebyśmy byli sami, tylko po prostu nie jest ładnie. I są śmieci i po prostu... To nie jest jakieś epickie miejsce, tak jak żeśmy oczekiwali. I w całym Maroku właśnie największym rozczarowaniem to były miejsca, bo jak się ogląda zdjęcia z Maroko, to ma się takie wyobrażenie, że się będzie spało w takich fantastycznych po prostu miejscach, a jakoś... Lepiej się na budowie. No. Na dobrej budowie jest lepiej niż tu. Czyściej. Szkoda gadać. No niestety pływania nie będzie, nawet jak woda przyjdzie. Ona przychodzi tutaj, jak widać, po sam brzeg tutaj, bo o, zapadam się, tak? Bardzo miękki piasek. Niedźwiedź wysłał mnie, żebym znalazła dwa kamienie, to może poza śmieciami, a jakieś kamienie też znajdę. No, jeżeli pocieszeniem jest, że widzieliśmy bardziej zaśmiecone miejsca, no to nie wiem. O, w tamtą stronę więcej śmieci, ale ja tu nie po śmiecie, tylko po kamienie idę. Idziesz, Bela, ze mną? No to chodź, kochanie.
spać. Ta przynajmniej zadowolona, ona nie marudzi tak jak my. Tak? No chodź. Stare plastiki, stare puszki. O, tu widać? Tam zaraz jest kolejna. O. No po prostu co krok, dwa kroki to coś. A to mogłoby być fajne miejsce. No chociaż, wiecie, plaża w Świnoujściu to nie jest, słuchajcie. A ten piasek jest taki szarawo, taki no ciemnawy. I nie robi to zbyt takiego ładnego i taki pomieszany troszkę z takim jakby grysem, nie wiem. A nie jest to przyjemne dla oka, tyle powiem. Nie ma kamieni, ale znalazłam taką jedną butelkę, która jest wypełniona piaskiem. To wezmę i tam pełne z butelek, zaraz znajdę jakąś drugą i się zrobi to samo. Mamy stąd kurwa, sooner than we came. Naprawdę. Co za fucking crap. You have to come back to Morocco, kurwa, to see fucking what? Plenty of fucking rubbish i nie ma kurwa gdzie stanąć i oko zawiesić, bo kurwa żyga się chce. Na dobrej budowie jest kurwa ładnie. No, niedźwiedziowi się humor poprawił, bo wie już, że stąd jedziemy. Bo będę się kąpał, kurwa, tak? Jedziemy stąd w chuj! Tak dalej from Morocco. Tak, to już nasz chyba przedostatni nocleg w Maroko. Niestety okazało się, że rano jest jeszcze mniej wody niż było wczoraj wieczorem. Tak więc to wczoraj wieczorem był przypływ, a teraz jest odpływ. Widzimy teraz więcej flamingów, ale nadal są bardzo daleko. Już wam pokażę. O! Proszę bardzo. Wiecie co, tak sobie myślimy, że może byśmy nie byli rozczarowani tym miejscem, bo to nie jest najbrzydsze miejsce, ale może za dużo żeśmy przeczytali pozytywnych opinii na temat tego miejsca. Takich pełnych zachwytu, że jest tak pięknie. No i każdy ma jakieś inne po prostu kryteria, co to jest dla niego pięknie, prawda? Być może też jesteśmy trochę rozpuszczeni i za dużo naprawdę pięknych miejsc widzieliśmy w życiu i spaliśmy na przepięknych plażach i w ogóle różnych miejscach. Chyba, kurczę, w Turcji to było najpiękniej, muszę wam powiedzieć, jeżeli chodzi o miejsca do spania. No i jesteśmy trochę właśnie tacy bardziej rozkapryszeni. Tutaj niestety nie jesteśmy sami, dlatego musimy sobie rozłożyć namiocik do kąpieli. Bardzo fajna rzecz, można kupić w sklepach sportowych bez problemu, z takich ze sprzętem do kampingowania. I tutaj niedźwiedź nam zaraz zrobi prezentację. No, nie taką prezentację! Nie, ja nie wytrzymam po prostu. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy. Zatrzymaliśmy się tutaj, żeby wrzucić śmiecie. Ale zobaczcie, jaka fajna miejscowość. Tutaj wszystkie budynki są z gliny. I właśnie takie obwarowania, jak tam widzieliśmy, wiecie, już jako miejsca turystyczne obwarowania miasta, to tutaj takie mniej imponujące, a po prostu ludzie tam mieszkają, tak? Takie komuny, takie po prostu wioski, które są zabudowane właśnie takimi fajnymi. Uciekamy, bo bum, bum, bo dzieci już biegną, wiecie, te dzieci cholera tutaj strasznie żebrają, wiecie, chcą pieniądze,
A czasem są sympatyczne, a czasem są takie, że wyłudzają. Dobra. Zawróciliśmy tutaj, bo przejechaliśmy i wiecie, tu machali do nas pasterze i pokazują, że chcą wodę, nie? Znaczy mamy nadzieję, że to tylko o to chodzi i zaraz im tutaj nalejemy. I teraz jest... I wiecie co? I tak jest właśnie w każdym miejscu. Normalnie drzwi nie można zamknąć, bo po prostu żebrają i daj to, daj tamto i wszystko po prostu. Teraz chcieli kapelusz, wiecie? A oczywiście jak zobaczą telefon, to daj mi telefon, nie? Tak, wszystko rozdamy. I po prostu... I pokazują, że są głodni, nie? To niedźwiedź im dał placek chleba. Ale wiecie, to jakoś nie wzbudza jakiegoś, wiecie, radości wielkiej, nie? Bo to nie chodzi o ten chleb, nie? Bo to oni mają.